No to było tak, że było krótko, bo Niemcy szybko zajęli. Front może był z miesiąc czasu. Oni tak szli, jakby nic ich nie tego. I nasi, ci co poszli do wojska, to powracali. Tylko oni potem zaraz brali na roboty. Tak, taki kontyngent naznaczali. Naznaczany kontyngent z gminy. Było na wioskę ileś tam osób, nas przeznaczyli i zajechał niemiecki samochód z jednej strony wsi i z drugiej i dopiero szli do kupy. Kto uciekł, to uciekł. A ja nie uciekałam, bo zdawało mi się, że ja jeszcze młoda jestem, że mnie nie wezmą. Ale nic nie było, tylko tak, wyciągnął mnie z tej piwnicy, przylał mi dwie gumy przez plecy i tego, i do samochodu. I przyjechałam, zabrali nas z Skarczewską do Warszawy. Tam był cały taki spęd tych ludzi. I tam byliśmy tydzień czy dwa, już nie pamiętam, chyba dwa tygodnie. Tam byliśmy dwa tygodnie i nas wzięli do Schneiden. Tam nas trzymali cały miesiąc w tej pile. To tak, gotowali czerwone buraki z kartoflami razem, taką zupę i taki czarny chleb razowy tylko nam dawali przez cały miesiąc. I jeszcze tak było, że były takie sale takie nagrzewające. Tam było tak gorąco, że nas porozbierali, no tak jak Pan Bóg stworzył tylko. I tam nas potrzymali i te ubrania tak były porozwieszane, żeby nie zawieść z Polski tej choroby jakiejś tam może, żebyśmy byli tak powyparzane po prostu. Tak, a później jak już miesiąc byliśmy, to dopiero Niemcy zjeżdżali się i brali, tak. Gdzie komu było co potrzeba, to brał, tak jak po mnie. Przyjechali do powiatu wzięli, do powiatu, gdzie było parę osób potrzebne do powiatu, to wzięli do powiatu i z powiatu dopiero nas zabierali. To przyjechał tego Bauera, syn taki młody, jak mówiłem, 16 lat i Polak taki był, 20 parę lat miał, to on cały gospodarz był. On w konie robił, wszystko robił i wzięli mnie później w tym Szlochał to był Czuków teraz jest. Wziął mnie do restauracji i obiad mi poprosił, bo mówi tak, ona jest głodna, a tam był jeszcze Polak, oficer był taki, co był, oni byli do Rzeszy, do Kutna, Rzesza była. Kierowany do Polski, do niemieckiej armii. Tak, do niemieckiej armii i on mówi tak, nie bój się, nie płacz, nie mogę sobie spojrzeć. Mówi, tam będziesz miała dobrze. I wzięli mnie tam do domu, ale naprawdę byli dobrzy. I ten chłopak, i ten Polak, i ta Bałorka też bardzo użyczliwa, szczera taka była, że ja nic z nim nie miałam, a później mnie wzięli jeszcze w drugie miejsce, bo tam było dużo osób do pracy, a z Dortmund przyjechała tego Bauera siostra. Ona była zbombardowana, tak jak stała, tak została. Takim dzieckiem i oni ją zostawili na moje miejsce i wzięli do drugiego takiego Bauera, ale on był podły, on był tak jak sołtys u nas jest, to on tak wsią rządził, tak i taki już starszy był,
Tak, to on był to podły, on tak Ukraińca na podwórku zabił. Tam był taki majątek w tej wsi i ten, i była cała rodzina ukraińska i ten Ukrainiec coś tam, no zawinił coś. No i on z bronią chodził, wyjął broń i go zabił na podwórku. Tylko robiłam, krowy doiłam, no na razie nie doiłam, krów nie obrządzałam, bo Baorka powiedziała tak, niech trochę odżyje, odżywim ją dopiero, bo tak mi ten Polek opowiadał. I nic nie robiłam takiego, jakby z miesiąc upłynęło, dopiero chodziła ze mną, uczyła mnie krów doić, to ja doiłam 3 razy dziennie krowy. O, ten palec to taki mam krzywy, bo zrobił mi się ten palec krzywy, a ten mi się tu prosty zrobił. Że tak go, te mogę zgiąć, a jego tu nie zegnę. To mam pamiątkę i ten tak samo, po tym dojeniu krów. No i świń mieli dużo, obrządzałam świnie i w pole, od pole chodziłam i gotowałam te kotły dla świni i w domu sprzątałam, no bo oni tam to maszynami robili. No to spotykaliśmy się, do kościołaśmy jeździli, msza się odprawiała, można było iść do takiej spowiedzi ogólnej, komunię wziąć, to nie braniali. Co tydzień można było sobie jechać, jak chcieć. No powiem, że no, trafiliśmy na taką dobrą wieś naprawdę. Że tak, gospodarstwo dobrze było. Tak, gospodarstwo było duże, bo było 40 hektarów ziemi. Tak. I już kopaczki były do kartofli, nie były takie jak u nas, tylko taki traktorek był i taki kosz był. I jak kopali kartofle, to tym koszem się sypały te kartofle tak. Takim rządkiem. Iśmy zbierali to na kolanach. Nie tak, żeby się nie męczyć. Tak, nie chodzić, tylko na kolanach. Zabrali Państwa z powrotem do domu. Zabrali nam wóz ruskie i te konie i była taka polska rodzina też w tej wsi, to myśmy byli. I wzięli mnie ta rodzina, przyjechaliśmy do Bydgoszczy, ja z Bydgoszczy pociągiem przyjechałam do Warszawy na dworzec zachodni i pielgrzymka z zachodniego do domu na pieszo, bo się pociąg już zepsuł. To był taki jeden pan z Jeziorny i jeszcze taki jeden chłopiec, cośmy we troje szli na pieszo z zachodniego dworca do domu. No jakśmy tak rano przyjechali, może była 7, ja wiem, już tak nie pamiętam dokładnie, to na południe, to już byłam na Dębówce. A. Tak. Bo później do Jeziorny przyszłam z facetami, a później już sama szłam z Jeziorny. A jakśmy jechali tam, co uciekali, tośmy tak użyli w jednym mieście, że już myśleliśmy, że nie wyjdziemy. Jak nadeszły samoloty, jak zaczęły bombardować, to tylko tak. Kurz i ogień zupełnie był i staliśmy tak z boku, ale już później tak pod wieczór przestali i dopiero pojechaliśmy dalej, a oni to zasłaniali, żeby te ruskie nie szły, to drzewa w lesie wycinali i kładli całe drzewa na poprzek drogi, żeby nie mieli ruskie wolnego takiego przejazdu. Tak. Weźmy Ustka, ja tam byłem w wojsku. Tam była dywizja pancerna niemiecka. No to sobie niemieckie. No i tam były hangary, tam tego, że to było przecież. No ale i stamtąd się tutaj ruszyły. Ale 8 dni tylko i już byli u nas. Za 8 dni
bo 8 września tu już byli. A to był przewóz. I tędy przewozili się. Przeważnie nasze Polacy to nie. Przeważnie kto mógł się przewozić? Kogo, co się boją Niemców? Cygany. No właśnie, tak. I Żydzi. Żydzi. Tak się bały i tędy, no ale było nasze i wojsko. Oni tutaj troszkę tak, no tak mitygowały ten sprzęt tego. A tu był nasz prom, nasz miejski prom. I tam przewoziły na drugą stronę. Nasze Polacy tu cywili, nie było, żeby oni tam uciekali, bo no, gdzie miał uciekać? No było to, że Niemcy to przecież Cyganów nienawidzili, to tam gadanie. No ale w tym momencie wyskoczył no, dowódca, nie dowódca, no, Mirecki na tę walę i chyba chciał MDHO. No i Polak jakiś tam strzelił i go trafił. Jak tak się stało, tak jak ten potrafił bić, to się nie mówi. No nabiły tych ludzi w pełni. Brał pan w niej udział? Co? Brał pan w niej udział w tej walce, która się rozgorzała? Nie, tu nie było żadnej walki, tylko normalnie Niemcy potem maszynowe, nie wiem, maszynowe mózga robili. Wybiły. Wszystko wybiły. No wybiły, tu sporo ludzi wbiło. Potem co? W tym momencie leciał samolot. Tu jak te Niemcy strzelali, nasz wojskowy samolot, tylko taki nieduży. I, no i wszedł w niego broń maszynowy i go trafili. No uleciał ile no, 500 metrów, tu zaraz za nami, lądował. Znaczy, no, nie trafał, tylko lądował, nie? Tak. A to tylko jeden pilot. Także samolot zostawił i tu mu dali ubrania. Cywilne, przebrał się w cywilne ubrania i poszedł na Warszawę, jak przyszedł, to w domu. Czterdziesty, czwarty, tu leciały radzieckie samoloty i tu bomba trafiła jak te brzuski, tu bomba. I to była taka bomba, że tak. Nawet nie było tak, aby kury by zbierały. Wszystko się rozprysnęło, dopadła i właśnie się rozprysnęło, dobuka nie zrobiło. No i tu ojcu, mojemu spodnie dostał, przecięło spodnie, nogów nie ruszył, a spodnie przecięło. Tak, matka była, dom stał inaczej jak ten, tylko tam nie został, dostała w bok. Kuzynowi, no, siostrzenicowi wyrwało kolano. Zmarł, bo to nie było wtedy lekarzy tam tego, czy specjalnego. Zmarł. No to było tak, ale mogę tylko powiedzieć jedno o Niemcach. Nasz potem stąd wysiedlili. Jak tu była, już doszły ruskie z tamtej strony do wału, do misji, do nie uchodziku, do wału, taki wał jak tutaj, tam jest też, i tam doszły. No i naszły stąd Wisielewy wtedy. Całe nadwiślańskie tereny, to było w Wisielole. Myśmy się znaleźli na Konstancinie. A to jeszcze dodatku była pierwsza willa w Konstancinie, która była pobudowana. Dawszym trafili, no. No ale mieliśmy jeden pokój duży i kuchnię. A tam, zobaczcie, tam mieszkały 3 rodziny. No myśmy mieli pokój, to nas mieszkało 8 osób. W jednym pokoju? W jednym pokoju. I spali. No, aby tylko przespać się, co tam nie będzie. Ale było tak, że
tak jak tutaj weźmy, myśmy mieszkali tutaj, a po drugiej stronie amunicja była. Myśmy wyszli po prostu z mieszkania, z drzwi, to 5 metrów stało biało. Także ta broń była amunicja. To tych dział, bo tam było chyba ze 6 dział. A Niemcy miały, one nie mieszkały w widlach, tylko wybudowane miały te bunkry. I oni tam. Ale weźmy teraz takie rzeczy. Jak tu Związek Radziecki strzelały, to oni nas zabierali do bunkrów, Niemcy. Aha. O, to tak było. Do bunkrów nas zabierali, jak tylko strzelały. A tu nie wiem, czy by te tak... To Niemcy jak dostali tam coś na święta, przynosili nam, dzieciom. A ja znowu tam kobiety, to marzyły blindze, jak to lubiły, to racuchy, to blindze też smażyły. No ale Niemcy były dobre, co tam gadania, nas zabierała do bunkru. A bunkra była broń, była broń, normalnie. To ja już miał wtedy 14 lat. Broń była. I oni się nie bały nic, nie zrobiło.